Cześć, z tej strony Kuba. Witam serdecznie na kanale ProRowery.pl. Dzisiaj troszkę pogoda pokrzyżowała mi plany. Mieliśmy mieć zarówno materiał nie tylko na zewnątrz, ale i taki bardziej zimowy. Troszkę o zimie chciałem opowiadać i o tym troszkę, jak jeździć właśnie zimą. Problem polega na tym, że nie dość, że ani grama śniegu na zewnątrz, bo zima się u nas skończyła, nagle przyszła odwilż, to teraz właśnie na zewnątrz, jak to nagrywam, tak konkretnie pada, więc za dużo byśmy nie ponagrywali się na zewnątrz, więc jesteśmy dzisiaj tutaj. No i też temat troszkę inny, bo zdałem sobie sprawę też, że nie porównywaliśmy nigdy bliźniaczo tak naprawdę wyglądających rowerów, ale jakże bardzo różnych. Dzisiaj pochylimy się właśnie nad różnicami i elementami wspólnymi między rowerami gravelowymi i rowerami szosowymi. Paradoksalnie na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że właśnie więcej je łączy niż dzieli, ale nic bardziej mylnego, o czym przekonamy się za chwilę. A więc zaczynamy. Najpierw krótko powiedzmy sobie szybko o rowerach, które dzisiaj właśnie mamy przed sobą. Jako rower szosowy, tak naprawdę tutaj dużego wyboru nie miałam, bo to jest jedyna szosówka, którą aktualnie posiadam w tym momencie w domu. Takim modelem naszym tutaj będzie Huragan 2, Romet Huragan 2. Jest to szosówka z kategorii Intro, posiada oczywiście napęd i w ogóle cały osprzęt, jeżeli chodzi także o hamulce, o klamko manetki. Jest to oczywiście Shimano Claris, mamy hamulce szczękowe, aluminiową ramę i w pełni karbonowy widelec. Tak na szybko o tym rowerze opowiadając. No aktualnie, jak możemy też zauważyć, gdzieś tam za kulisami jeżdżę tym rowerem teraz na trenażerze i służy mi on właśnie jako rower taki uzupełniający mój codzienny tak naprawdę trening. Drugim rowerem, właśnie gravelem, który będzie nam tutaj służył jako model pokazania wszystkich różnic i elementów wspólnych, jest Ridley Kanzo A. Jest to także aluminiowy gravel z karbonowym widelcem, pracujący na osprzęcie Shimano GRX400 z hamulcami tarczowymi, oczywiście hydraulika na pokładzie. I już tutaj nam wyjdą różnego rodzaju, właśnie patrząc już nawet na te modele, w prawne oko zauważy pewne różnice, ale my je sobie wypunktujemy i zauważymy też takie, które na pierwszy rzut oka nie widać. Więcej o tych modelach tutaj nie będę opowiadał, z racji tego, że oba nasze te modele tu obecne mają już swoje materiały na kanale. Linki do tych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli oglądacie na komputerze, to gdzieś też tutaj karta się z tym wszystkim wyświetli. Jeżeli jesteście ciekawi recenzji samych tych bezpośrednio rowerów. Przejdźmy teraz do elementów wspólnych, czyli co te rowery łączy. Pierwszą rzeczą, która od razu nam się rzuca w oczy, jest tak naprawdę wspólna kierownica. Mimo tego, że one mogą różnić się rozmiarowo, zwykle gravele mają trochę kierownicę odrobinę szersze, szczególnie w dolnym chwycie, no ale widzimy, że tu i tu mamy kierownicę typu tak zwanego baranek, czyli zagiętu z trzema pozycjami chwytu, także z klamką, manetkami pod tym kątem, czyli ten najbardziej podstawowy chwyt, którą większość jazdy zwykle jesteśmy, szczególnie jeżeli poruszamy się długodystansowo. To jest taki pierwszy element, ta kierownica w ogóle definiować będzie także drugi punkt, o którym za chwileczkę sobie opowiemy. No ale to jest taka pierwsza rzecz, którą od razu widzimy, kiedy pada hasło szosówka, od razu nam się kojarzy baranek, kiedy pada hasło gravel również mamy takie podobne właśnie skojarzenie, jeżeli chodzi o kwestię tutaj całego kokpitu przodu, tam gdzie spoczywają nasze dłonie tak naprawdę. Więc to jest pierwszy element, po tym poznamy, że mamy do czynienia albo z szosówką, albo z gravelem. Drugim elementem, który trochę właśnie też wymusza kierownica, ale także budowa całego roweru, mniej więcej u różnych producentów, w różnych modelach oczywiście to się może będzie różnić. Jakbyśmy tutaj przełożyli Ridleya do Rometa, to oczywiście mielibyśmy dosyć różne wyniki, ale u jednego producenta, porównując bliźniacze modele szosowe i gravelowe na przykład, mielibyśmy tutaj taką zależność, że zwykle cały tutaj środek roweru, czyli wszystko to, co jest właśnie między kierownicą a siodełkiem, górna rura roweru, rura podsiodłowa i tak dalej, zwykle tutaj mamy
bardzo podobne, zbliżone elementy geometryczne, które będą stanowiły o tym, że będziemy mieli na u jednego producenta na rowerach szosowych i gravelowych bardzo zbliżoną do siebie pozycję. I tutaj będę posługiwał się właśnie porównaniem między Ridleyem Kanzo, a właśnie którego tutaj mamy, i jednym z rowerów szosowych Ridleya modelem Endurance, który Ridley także posiada w swojej ofercie. Oba rowery zakładają jazdę długodystansową, a więc no tutaj porównanie roweru typu Adventure do Endurance'a będzie jak najbardziej na miejscu. Tutaj Romet jest troszkę bardziej rowerem bardziej uniwersalnym, troszkę skręca geometrycznie w stronę racingu, więc tutaj nie będziemy aż tego tak bezpośrednio porównywać, ale zauważymy, że kontur rury podsiodłowej, górna rura, reach roweru w swoich własnych rozmiarach nie będzie aż tak bardzo się różnił. Jedynym tak jakby no z przodu roweru tutaj elementem różnym będzie kontur rury, kąt główki roweru oczywiście pod tym kątem, no tutaj gravel będzie się różnił, ale o tych różnicach geometrycznych jeszcze sobie powiemy. W każdym bądź co bądź razie te wszystkie dane, gdybyśmy usiedli właśnie na Ridleyu Kanzo A z taką samą tutaj sztycą, z bardzo podobną kierownicą i byśmy usiedli właśnie na, to chyba model Helium, tak się nazywa, Endurance od Ridleya, byśmy mieli bardzo podobne doświadczenie siedzenia na tym rowerze. Z racji tego, że no tutaj raczej wszystko mamy wspólne, a więc możemy przyjąć, że rowery szosowe i rowery gravelowe mają do siebie zbliżoną pozycję, jaką właśnie zajmujemy na rowerze. Tutaj feeling, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób będzie się rozkładał ciężar, jak będziemy trzymać ten rower, kierownicę i tak dalej, będziemy mieli bardzo zbliżone odczucia. Będą różnice geometryczne, bo gdyby te rowery nie różniły się geometrycznie, to nie byłoby oddzielnego segmentu, o tak powiem, ale o tym za chwileczkę. Ostatnim elementem wspólnym tutaj oczywiście będą koła. Oba rowery poruszają się na kołach 700C. Najczęściej to jest montowane właśnie koło zarówno w gravelu, jak i w rowerach szosowych, aczkolwiek w gravelach często geometria i w ogóle konstrukcja tych rowerów pozwoli nam zamontować także koło MTB 27,5 cala i wsadzić odrobinę szersze opony. Nie wszystkie gravele tak mogą, znaczy w każdy gravel wsadzimy taką obręcz raczej, na szerokość powinno wejść, ale tutaj no grubość opony będzie nam tak naprawdę definiowała i podpowiadała, no, podpowiadały możliwości konstrukcyjne roweru, czyli to, w jaki sposób został zaprojektowany. Jak widzimy, tutaj w Ridleyu będziemy mogli sobie wsadzić odrobinę szerzej, no, naprawdę tutaj no, cały palec mi wchodzi. Mamy bezpośrednio bardzo dużo miejsca. To są trzy elementy wspólne. One tak naprawdę w pierwszy raz rzucają nam się w oczy oczywiście. Co tu dużo mówić, to widzimy tak naprawdę gołym okiem. Jeżeli chodzi o pozycję, no to wiadomo, że tutaj warto sobie zajrzeć w dane geometryczne danych rowerów, żeby zobaczyć także to no, na własne oczy. Ridley na swojej stronie podaje te dane wszystkie tak naprawdę, włącznie z kątami wszelkiej maści, od rury podsiodłowej do podłoża, kąt główki, wszystkie długości, nawet reach oddzielnie wydziela, czyli tą długość między supportem a kierownicą. Wszystko jest podane i możemy sobie to wszystko podejrzeć, jeżeli ktoś no, jest także informacyjnym dzikiem. Kończymy elementy wspólne, przechodzimy do różnic. A więc jeżeli chodzi o różnice, także sobie znajdziemy tutaj trzy różnice, a takie, które no, definiować będą tak naprawdę przeznaczenie tych rowerów. W koniec końców, no, elementy wspólne oczywiście także tutaj będą nam podpowiadały, że raczej są to rowery drogowe, bo tutaj jest zarówno koło, szerokości, kierownica i tak dalej. Zdecydowanie łatwiej poruszać się jest oczywiście w terenie na kierownicy prostej, w kierownicy MTB. Nie znajdziemy roweru enduro raczej z kierownicą zakrzywioną, tak? Tutaj oczywiście to jest jasne, że na prostej kierownicy będzie nam się o wiele łatwiej jeździło w terenie, prawda? No ale tutaj właśnie te różnice rozdzielą tak naprawdę modele szosowe stricte przeznaczone na asfalt i nadadzą właśnie rowerom gravelowym to, co je charakteryzuje, że nie tylko są rowerami drogowymi, ale także poradzą sobie w terenie. Pierwszą tego typu różnicą będzie oczywiście to, co też nam się rzuca. Tak jak w wypadku kierownicy, tutaj też jedna różnica nam się od razu rzuca w oczy, mianowicie opony. W szosówkach od razu zwykle myślimy sobie, szosówka to bardzo cienkie opony, najczęściej w ogóle bez bieżnika, sliki. Tutaj no
nie ma takiej opcji, żebyśmy raczej zakładali coś nawet z jakimś grubszym, większym bieżnikiem. Zwykle konstrukcja roweru nam na to nie pozwala. Jeżeli chcemy rzeczywiście poruszać się jak najszybciej na rowerze szosowym, no to wtedy także no, inwestujemy trochę te cieńsze opony, żeby rzeczywiście jak najmniejszy był tutaj styk gumy tarcia w związku z tym z podłożem. Więc no, to jest definicji tutaj no, zawsze będziemy mieli wąskie koło, wąską oponę. Jeżeli chodzi o rowery gravelowe, właśnie tutaj one wyszły naprzeciw oczekiwaniom, jeżeli ktoś szuka rzeczywiście roweru z zakrzywioną kierownicą, przyzwyczajony jest do tego standardu, ale chce pojeździć sobie także w terenie, ma taką dzięki temu możliwość, bo jak widzimy opona jest o wiele, wiele szersza, o wiele, wiele grubsza. Mamy także już taki agresywniejszy oczywiście bieżnik, od takich bardzo, jeszcze nazwijmy to terenowo-drogowych, po naprawdę ciężkie bieżniki w tych rowerach gravelowych. Tutaj właśnie opona Vittoria Terreno jest tu bardzo fajnym tego przykładem, bo mamy taki środek bardzo wypłaszczony. Te klocki są raczej takie na jakiś sypki piasek bardziej, ale bardzo dobrze tak się sobie będą radziły na drodze. No ale mamy już boczne klocki zdecydowanie większe, szczególnie żeby nas to utrzymało wszystko w zakręcie pewnie bez uciekania opony. Jeszcze jak ty ucieknie pół biedy, ale przód to tragedia. Więc no, tak to mniej więcej wygląda tutaj pod tym kątem. Tym gravele zawojowały rynek i dzięki temu są tak właśnie bardzo popularne, że uczyniły rowery z pozycją rowerów szosowych, no tak nazwijmy, tak jak siedzimy na rowerze szosowym, uczyniły je oczywiście bardziej uniwersalnymi. No bo szosa rzeczywiście raczej tylko na asfalt, nie polecam szosą poruszać się po jakiejś piaskowej drodze, uwierzcie mi, nie jest to przyjemne ani dla jeźdźca, ani dla roweru. To jest pierwsza nasza różnica. Druga różnica, rzeczy geometryczne, tak jak powiedziałem, że elementem wspólnym jest ta część roweru tutaj, to cała magia poza główką, bo tu będziemy mieli po prostu większy kąt. Czasami jak jedziemy w dół, no to potrzebujemy mimo wszystko tutaj większego kątu. Im bardziej zwykle rower ma zacięcie terenowe, tym tutaj ten kąt główki względem podłoża jest no po prostu większy. Zwróćmy uwagę sobie, na przykład porównajmy rowery cross country z rowerami na przykład DH zjazdowymi. Zobaczymy tam olbrzymie różnice, jeżeli chodzi o tutaj właśnie tę wartość. Więc poza tym, że tutaj mamy więcej tego kątu w gravelach niż w szosach, po prostu mamy bardziej tak niż tak. Tak też cała magia dzieje się zwykle na tylnym trójkącie. Ten tylny trójkąt jest zdecydowanie bardziej wydłużony. Zwykle właśnie widełki idą gdzieś tam tak bardziej w górę niż tutaj niżej, gdzieś w dół. Aczkolwiek znajdą się także rowery endurance szosowe, które też tutaj razem z górną rurą roweru będą miały swój spaw. Ale cwancyk właśnie polega na tym, że to wszystko jest odrobinę dłuższe i mimo tego, że podsiodłówka nam tutaj ma taki sam zwykle kąt, tak też dzięki temu, że to jest wszystko dłuższe, cały rower ma o wiele szerszy, tak zwany wheelbase, czyli od osi do osi będziemy mieli rower dłuższy, gravelowy niż szosowy. Co nam to daje? A nam to, że właśnie rower będzie bardziej stabilny, bardziej pewnie się prowadził właśnie w trudnym terenie. Nie będzie nam aż tak mocno uciekał, będziemy mogli na nim rozwinąć większe prędkości, mając na podłożu nie gładziutki asfalcik, no ale coś bardziej wyboistego. Rowery szosowe pod tym kątem tutaj będą mieli ten wheelbase zdecydowanie krótszy z racji tego, że no nie ma aż takiej potrzeby, żeby czynić te rowery nie wiadomo jak długimi. Nie mamy tutaj przeszkód terenowych, jedynym miejscem, gdzie możemy poczuć no, tą krótkość, nazwijmy to, roweru szosowego, będą ciężkie zakręty 180 stopni, nie wiem, gdzieś w górach. Oczywiście tam już trzeba i skilla, i nie wiadomo ile doświadczenia tak naprawdę, żeby takim rowerem się złożyć. No nie mamy zwykle raczej nie wiadomo jak ostrych zakrętów w jakichś trudniejszych doświadczeniach tak terenowych. Tutaj nie mamy aż takiej potrzeby, żeby tworzyć aż tyle tej stabilności na prostych. No, sprawia to oczywiście, że gravele są trochę trudniejsze w zakrętach, no ale także raczej nie będziemy takim rowerem atakowali nie wiadomo jakich band. Nadal poruszamy się w lesie po jakichś ścieżkach terenowych, ścieżkach, nie wiem, drogach pożarowych i tak dalej, więc tutaj no, nie potrzebujemy tego także elementu krótkiego wheelbase'u, a więc mamy bardziej stabilnie na tych rowerach właśnie w terenie, dzięki temu rozwiązaniu tutaj, tego, co się dzieje w tym trójkącie. To. No i trzecią różnicą jest to, że już gravele od jakiegoś czasu mają swoje oddzielne grupy
napędu i w ogóle no, rozwiązania, które są raczej właściwe tylko i wyłącznie dla nich, nie znajdziemy ich w rowerach szosowych. Jeszcze do niedawna, kiedy rowery wchodziły dopiero na rynek jakiś czas temu, no to tutaj no właśnie wiadomo, że były zapożyczenia z rowerów szosowych, jeżeli chodzi o grupy. No i znajdywaliśmy czasami rowery, zwróćmy uwagę sobie na OLX-ie, że te starsze gravele, pierwsze lata produkcji gravelów, zdarzały się rowery na Ultegrze, na 105 właśnie. Tutaj było to oczywiście wymienne, te grupy napędów były w rowerach szosowych i gravelowych, no ale teren, jazda w terenie zweryfikowała te grupy, są to dosyć delikatne elementy, a więc powstały właśnie odpowiednio zarówno w SRAM-ie, jak i w Shimano grupy osprzętów. W SRAM-ie mamy Apexa i tak dalej, tutaj mamy GearX-a i numery nam mówią, jaki to jest no, możliwości i tak dalej. 400, mamy 600, mamy 900. No i co tutaj mamy takiego różnego, jeżeli chodzi o to, o te grupy wszystkie. Zdecydowanie mamy inne, szczególnie na tylnej kasecie mamy inne przełożenia, inne zębatki. Mamy trochę szerzej, jeżeli chodzi właśnie szczególnie o rozwiązania 1 na 11 na przykład, czy 1 na 10. Ta kaseta jest zdecydowanie, no, ma szerszą rozpiętość. W rowerach szosowych jest ona zdecydowanie no, po prostu węższa. Tutaj nawet jeżeli mamy więcej w rowerze szosowym tych przełożeń, to mimo wszystko zmiany między zębami są mniej agresywne, są bardziej płynne wtedy przełożenia niż w rowerach gravelowych. Bliżej one troszkę się zbliżyły właśnie tymi konstrukcjami i w ogóle rozstawem troszkę do rowerów MTB, no ale to jeszcze oczywiście nie to. To będzie się też tyczyło, ta zasada właśnie rozpiętości z tyłu kasety, będzie się tyczyła przede wszystkim właśnie grup, które mają jedynkę z przodu, a nie dwa blaty. Będą takimi gravelami wtedy z krwi i kości w teren. Pozbywamy się przedniej przerzutki w ten sposób. No tutaj w rowerze szosowym ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby tej przedniej przerzutki nie było. Kolejnym rozwiązaniem, no takim, które tutaj się zwykle pojawia, że rowery szosowe jeszcze znajdziemy na hamulcach szczękowych, szczególnie te tańsze rowery będą miały tutaj szczęki, gdzie raczej gravele, nawet jeszcze mechaniczne, hamulce, ale no tarczowe są tutaj wymagane. Zrobić trochę mokro, trochę błota i gdybyśmy mieli szczęki, to byłoby hamowanie bardzo już kwestią problematyczną. Tutaj zwykle już w rowerach nawet intro mamy jakieś mechaniczne hamulce tarczowe. No i też przerzutka na przykład tylna w GearX-ie chociażby ma już rozwiązania z rowerów MTB, gdzie no nie ma sensu montować pewnych elementów w rowerach szosowych. Oczywiście takim przykładem tutaj będzie system Shadow Plus, czyli tak zwane sprzęgło. Słuchajcie, chyba to tyle. Jeżeli coś pominąłem, piszcie w komentarzach. Ale no tutaj, jeżeli chodzi o wartości geometryczne, to wszystkie elementy, informacje znajdą się także w opisie, szczególnie właśnie do modeli Kanzo i do modeli Helium. Ale no mówię, tutaj pod tym kątem tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że szczególnie patrząc na różnice, będziemy mogli wybrać sobie właśnie rower, który będzie idealnie dopasowany do naszych potrzeb, no i do naszych także możliwości. Mam nadzieję, że dla tych, którzy no, zastanawiali się, czy wybrać gravela czy szosówkę, troszkę pomogłem przez ten film. Dajcie znać o nim, co myślicie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zapraszam Cię serdecznie do zasubskrybowania naszego kanału. Ja tymczasem się z Wami żegnam z mojego domowego studia. Mówił do Was Kuba. Trzymajcie się ciepło. Cześć!